Dzisiejszy temat lekcji: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści. Wy już potraficie napisać opowiadanie twórcze. Twórcze to jest takie, które bierze się z waszej wyobraźni, które wy wymyślacie. Nie działacie odtwórczo, czyli nie odtwarzacie zdarzeń z filmu, z książki, tylko na bazie własnego pomysłu tworzycie pracę. I my. Dziś będziemy uczyć się, jak napisać taki wariant opowiadania twórczego, żeby on powstał na podstawie znanego Wam mitu albo znanej przypowieści. Ale tu nie chodzi o to, aby odtworzyć ten mit tak, jak on był zapisany, czyli nie opowiadamy o nim, tylko wymyślamy inną historię w oparciu o ten mit. Ja uwielbiam takie reinterpretacje mitów czy przypowieści. Powiedzmy, że mamy taką sytuację, że jest sobie mit o Dedalu i Ikarze. I ja postanawiam, że wykorzystam ten mit w moim opowiadaniu. Co robię? Dedal to musi być jakiś ojciec, tak? Bo Dedal w micie był ojcem. Jest wynalazcą. W moim opowiadaniu może być jakimś słynnym architektem XXI wieku. Buduje biurowce albo drogi, mosty, obojętne co wymyślę. Natomiast Ikar to jego syn. Syn, który uwielbia ryzyko, i chociaż ojciec go przestrzega i mówi: Synu, musisz bardziej dbać o zdrowie, nie uprawiać tak ekstremalnie sportów, to ikar nie słucha. Ikar nadal ryzykuje. I co on może robić? To już ode mnie zależy. Mogę sobie wymyślić, że ikar, powiedzmy, jeździ wyczynowo na deskorolce i robi to świetnie, naprawdę świetnie, ale pewnego dnia podczas treningów, kiedy przygotowuje się do zawodów, przydarza mu się wypadek, ponieważ Ikar jeszcze nie był gotów na pewien manewr, na pewną sztuczkę, ale ją wykonuje i wykonuje ją w miejscu, które jest niedozwolone, jest niebezpieczne, jest bardzo wysoko i Ikar spada. Ikar może mieć inne imię, po prostu ja wzoruję się na Ikarze z Mitu. I tworzę własną postać. Niech to będzie Eryk, który ma 16 lat, jest uczniem liceum, ale nie lubi się uczyć, woli właśnie uprawiać sport. I to jest dla niego najważniejsze. Okazuje się, że Ikar nigdy nie wróci do domu, ponieważ będzie miał wypadek na deskorolce, wykona niebezpieczny manewr, upadnie i straci życie. Więc ja, wzorując się na micie, stworzyłam własną reinterpretację tego mitu. Takie reinterpretacje istnieją, bo opowiadanie Ikar napisał Jarosław Iwaszkiewicz, i tam Ikar wcale nie ma na imię Ikar, tylko jest nazwany Michasiem. Akcja toczy się w czasie II wojny światowej i chłopak niesie książki polskie, czyta, jest zaczytany. I przez przypadek wchodzi na ulicę prosto pod koła karetki Gestapo. Ta, ten, ten pojazd się zatrzymuje, wysiadają Niemcy i chłopca aresztują, i on nigdy nie wróci do domu. Świadkiem tego zdarzenia jest narrator opowiadania, który jest bezradny, nie może tak naprawdę nic zrobić w tej sytuacji. To zaczęłam od przykładu, już widzicie, jakim mechanizm tutaj musi zaistnieć. Chodzi o to, aby twórczo wykorzystać coś, co znamy. Odnaleźć w micie, w przypowieści pewne wzorce, zachowań i przenieść je na swoje własne opowiadanie, tak żeby ktoś rozpoznał te wzorce, żeby było wiadomo, do czego my nawiązujemy. To nie musi być zagadką, to ma być yy, jasne. Gdy ktoś zna mit, powinien rozpoznać ten mit czy przypowieść w waszym dziele. Tyle tytułem wstępu. Teraz zaczynam omawiać to, co macie w podręczniku, jesteśmy na stronie 269. Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści przedstawia przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii, na przykład przeniesionych w czasy współczesne. Uwzględnia ono cechy charakterystyczne gatunku, do którego się odnosi. Widzicie, to jest wszystko to, co powiedziałam. I teraz, jak napisać takie opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści? Najpierw trzeba ponownie przeczytać utwór, na podstawie którego mamy napisać opowiadanie. Nie możemy ruszyć z pracą bez znajomości utworu, więc trzeba koniecznie przypomnieć sobie albo jakiś mit, albo przypowieść, którą wybieramy. Potem trzeba się zastanowić, jak przedstawimy inną wersję wydarzeń, w których brali udział bohaterowie. Czy wymyślimy jakoś dalsze losy tych postaci, czy to będzie właśnie przeniesienie historii w czasy współczesne? Tutaj właśnie jest ten element twórczy. Tu już zaczynacie myśleć, jak tę historię zamienić na inną, ale z zachowaniem cech utworu, cech i zachowań postaci z mitu czy przypowieści. Musimy pamiętać, że mity przedstawiają ludzi, bogów, herosów, którzy uczestniczą w pełnych zwrotów akcji, przygodach. Natomiast i te opowieści mają charakter uniwersalny, ponadczasowy i współczesna wersja mitu także powinna wyróżniać się tymi cechami. Czyli też musimy podkreślić uniwersalność, na przykład tego, że rodzic daje dziecku przestrogę, dziecko nie słucha i być może poniesie konsekwencje swoich czynów. Wynika to z młodości. Cały czas nawiązuje do mojego pomysłu z początku lekcji. Jeżeli byście mieli pisać nie na podstawie mitu, tylko przypowieści, to też pamiętamy, że przypowieść ma głębszy sens, z którego wynika pewne przesłanie, przestroga przed niewłaściwym zachowaniem lub nauka jak należy postępować w życiu i współczesna wersja przypowieści też powinna zawierać takie treści czyli nasze opowiadanie musi mieć takie cechy jak gatunek, do którego my się odwołujemy. I należy wprowadzić elementy opisu, albo opis postaci, albo przedmiotu, albo krajobrazu, albo przeżyć wewnętrznych, Dialogi wprowadzamy, monologi, zwroty akcji, określamy czas i miejsce akcji. To są wszystkie te elementy, które przy omawianiu opowiadania twórczego wymieniałam Wam, gdy się go uczyliśmy. Pamiętajcie, żeby stosować takie zwroty, które wskazują na kolejność wydarzeń czyli Najpierw, przedtem, potem, właśnie, następnie, zaraz, po tym, wkrótce, niedługo, albo takie, które podkreślają zwrot akcji, nagle, nieoczekiwanie, wtem, znienacka, raptem. Takie, które sygnalizują związek przyczynowo-skutkowy, czyli ponieważ, dlatego też, więc, na skutek, z powodu. Pamiętajcie, że dialog wprowadzamy poprzez narratora, którego sami wybieramy. Ten narrator musi być od początku do końca ten sam. My sobie go ustanawiamy, wymyślamy, i później ten narrator wprowadza dialog. Dialog rozpoczynamy myślnikiem od nowego akapitu. Oczywiście opowiadanie musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie należy jakoś wprowadzić w całą sytuację, w całą swoją historię. Określić właśnie czas i miejsce zdarzeń, w zakończeniu wysnuć pewne wnioski, dokonać oceny. I teraz zobaczcie, jaki macie przykład w podręczniku. Takim wiodącym przykładem i dla mnie, i dla podręcznika jest ten Dedal i Ikar. I tutaj właśnie znów mamy Dedala i Ikara. I przeczytam Wam to opowiadanie. O Dedalu i Ikarze inaczej. Działo się to w starożytnej Grecji, niedaleko Krety, ale tak dawno temu, że nie wiadomo jak naprawdę było. Kreteńczycy, którzy tego ranka spacerowali nad morzem, spostrzegli dwóch szybujących śmiałków z wielkimi skrzydłami przymocowanymi rzemieniami do ramion. Jeden z lecących wznosił się coraz wyżej, a potem nagle runął do wody. Obserwujący byli pewni, że się utopił, gdyż morze było tego dnia wzburzone. Śmiałek ten jednak dobrze pływał. Udało mu się dotrzeć do wystającej skały i uchwycić rękoma jej śliski grzbiet. Drugi z lotników, widząc co się dzieje, obniżył swój lot i wkrótce też wpadł do wody, całkiem niedaleko skały, której uczepił się pierwszy z mężczyzn. Dotarł do niego szybko i pomógł mu odpiąć nasiąknięte wodą skrzydła, które po chwili poszły na dno. Swoje skrzydła także zrzucił, po chwili odpoczynku obaj zaczęli płynąć do oddalonej o mniej więcej kilometr wyspy olbrzymie fale sprawiały, że posuwali się bardzo wolno i z wielkim wysiłkiem ledwie żywi dotarli w końcu do kamiennego wybrzeża. Ostrzegałem cię, synu, dyszał stary Dedal, ledwie uszliśmy z życiem. Oj tato, jęknął zmęczony Ikar, masz rację, jak zwykle masz rację. W głębi duszy czuł jednak, że zrobiłby znowu to samo, bez względu na konsekwencje, tak był zachwycony sztuką latania. Kiedy odzyskali siły, podnieśli się i rozejrzeli wyspa wydawała się niewielka i raczej pusta. Oprócz skał i znajdujących się w ich załomach spalonych słońcem roślin nic więcej nie zauważyli. Dedal postanowił pomodlić się do Zeusa i Karnie miał ochoty, położył się i zasnął. Nagle rozpętała się burza, pociemniało, grzmoty niosły się po morzu, błyskawice rozdzierały niebo, raptem chmury się rozstąpiły. Przerażeni Dedal i Kar ujrzeli ogromną postać. Jej srogą twarz okalały bujne siwe loki i broda. Skąpy hiton odsłaniał muskularną sylwetkę. Potężny władca błyskawic i piorunów gromkim głosem oznajmił: Dedalu, ponieważ zawsze mnie szanowałeś, a przy tym jesteś pracowity, uratuję cię. Zsyłam ci tratwę, którą dopłyniesz do wybrzeży Sycylii, gdzie zyskasz poważanie. A twój syn musi pozostać na zawsze na tej wyspie. I stało się tak, jak zarządził Zeus. Dedal ze smutkiem opuścił syna, potem regularnie go odwiedzał. Uwięziony zaś na wyspie Ikar wciąż oddawał się rozmyślaniom, jakby to było móc latać i z uśmiechem wspominał dzień, w którym poczuł lekkość skrzydeł. Wiedział, że uczyni wszystko, by doświadczyć jeszcze raz radości lotu. Widzimy? Taki przykład. Moje opowiadanie to było przeniesienie do współczesności. Jarosław Iwaszkiewicz w opowiadaniu Ikar również przeniósł do współczesności, właściwie do czasów wojny i okupacji, bo tam są lata 40. XX wieku. Więc macie trzy przykłady, jak powinno wyglądać takie opowiadanie twórcze. I dzisiaj tyle, dzisiaj tylko teoria. Następnym razem będziemy ćwiczyć i zlecę pewne zadania. Opowiadanie Iwaszkiewicza. Załączę. Do lekcji jest krótkie, jeżeli ktoś ma chęć może się z nim zapoznać, żebyście wiedzieli o czym mówiłam. Dziękuję, pozdrawiam.